Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Darkest Dungeon. I co będziemy robić? Myślę, że ten krócej zapowiada się obiecując. Zatem. Ty? Ty? Nieco zmienioną drużyną pójdziemy, ale myślę, że damy radę. Nawet, moi drodzy. Daj mi wszystkie błyskotki. Sortuj podług wartości. To sobie włożymy. Ty. Ostatnio dobre sprawdzanie mając na sobie dwie faty. Dalej. Ty. To by mi się przydały poteł do obrażenia. Tobie również. Pójdziemy w mocny atak. Co z tobą zrobić? Jest taką postacią raczej taką wspierającą. Głowa Dismasa do ochrony. Coś do uników bym ci dał. I znowu będziemy musieli wziąć nieco warcia do leczenia. Troszkę łopat, nie za dużo, dużo kluczy. Mowę nie aż tak dużo. 4 klucze, 4 wody, 2 zioła. Troszkę pochodni i myślę, że tym zestawem możemy iść. Jak na razie robię dwa zwykłe lochy pod wąt. I to takie zwykłe, w sensie najłatwiejsze, ale robię, ale myślę, że skoro nie ma nic lepszego. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Boren. Mamy zbadać 90% sal, więc od razu udajemy się na górę, nie zwlekając. Tutaj mamy fajne rzeczy, a skoro mamy tutaj fajne rzeczy, to warto by je mieć. Okej, buff 30% do obrażeń, miło, we tu przed walką dajecie darmowy bonus do obrażeń praktycznie na cały wypad. Kogo my tu mamy? Zaskoczoną drużynę wrogów. No to od razu, zaraza. Dobicie. A time to perform beyond one's limits. Ciebie dobije, zdaje się, zaraza jeden przerzut z całej drużyny. I śmieszne 2 punkty obrażeń. Zaatakuj. Też zaatakuj. Dobi. Confidence surges as the enemy crumbles. Sprawdzamy, co tu jest takiego ciekawego. A handsome reward. Jest tutaj sporo ciekawych rzeczy. Wracamy się, moi drodzy. Układamy drużynę tak, jak powinien. Być. Co tu mamy? Nic ciekawego. Książek należy unikać, bo mogą zawierać bluźniercze, heretyckie treści, które deprawują nasze umysły. Okej, pajączki. Ojej. Ups, mnik. Another one falls. Uf. Pajączek jest prawie martwy, a teraz jest całkowicie martwy. Dobra, idziemy dalej.
Nope. Bez healera nie ma mowy. Nawet sobie popsuję ten item, by mnie nie kusiło. Bo to jest zawsze item, który kusi. A weź spróbuj. Moi drodzy, nie. Nawet mowy nie ma. Dobra, na tym ciekawość mowy dziś aktywować, to nie powinno mieć jakichś szczególnie negatywnych konsekwencji dla naszej drużyny. Dobrze, unik. Czego tu nie ma? Tutaj znowu w plecaku coś wartościowego. O, kolejna ta kartka. A to ci heca, dobra, 3 szkieletory. Zaskoczone, bardzo dobrze. To od razu. Plum. Jeden z fedu od razu, od zarazy. Ten zaraz zejdzie, więc ty możesz nawet się zbuffować, podleczyć. Unforgiving. Idealnie. Możemy iść dalej. Odpalmy sobie pochodnie. O, walka się pojawiła. A to ci niespodzianka. Pierwszy mały głód. Światło mamy, dwa pajęczaki, zaskoczone, wątpię, by nawet ta walka mi cokolwiek dała. Be gone, fiend. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Chociaż w sumie... Cytryn, no nawet cytryn na takiej wyprawie na króciaku jest dobry. Nie będę narzekał. Jeszcze jedna lub dwie sale i powinniśmy być w domciu. Łapka. To. I fanty. Gracze, jak wiadomo, lubią fanty. Dużo strony z starego pamiętnika, czyli kolekcjonujemy, moi drodzy. Tutaj jest krótsza droga, więc będzie też krótszy backtracking, o ile moja dedukcja jest prawidłowa. Znowu ci się ciekawość, widzę, odpaliła. 100 złota. Pochodnia, którą nawet będziemy mogli od razu włączyć. Now it must be carried home. Dzięki czemu wejdziemy na pełny świetlny. Tutaj i co? Zaskoczenie? Zaskoczenie. Ty umarłeś. Ściągamy cię na przód. Dzięki czemu teraz mamy tutaj wygodny atak. Ty atakujesz tutaj, a ten ginie od zarazy. Idealnie. Dużo złota, dobra. Kontynuujmy, jeszcze przejdziemy tutaj, do tej sali. Czemu by nie? Jesteśmy w nader dobrej kondycji, więc możemy sobie na to pozwolić. Carelessness will find no clemency in this place. Palamy sobie od razu pochodnie i czyżby poza pułapką nic tutaj nie było, czy to będzie jakaś walka? W tej sali. Będzie walka, dobra. Jeden z tych ziutków jest zabity. Drugi też jest panów stresujących zabity.
No cóż, nie zadasz obrażeń. Ale za to ja tobie zadam. Jak najbardziej chętnie. Jeszcze raz. I dobijamy. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. I mroczna bransoleta to będzie co najwyżej na sprzedaż. Kończymy. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Mało kasy. I mało itemów, ale troszkę zebraliśmy itemów dotyczących historii. Nekromania, klaustrofobia, nieprzyjemne rzeczy. All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. Moi drodzy, teoretycznie sens miałoby zrobienie tego. Ponieważ splugawiony ołtarz aktywowalibyśmy sobie tuż przed bossem. Bo tutaj to się nie opłaca. To mi się opłaca. Pomimo, że owsząca pochwa to nie jest jakoś idę pod mój styl gry, ale... Opłaca mi się to, bo będę miał potem na bossa, moi drodzy. Będę miał potem na bossa fajny, bardzo fajny zestaw bohaterów. Jak to sobie zrobimy? Myślę, że drugopoziomówki mogą iść i na przykład ty bardzo dobrze się sprawdzasz. Więc myślę, że cię wezmę. Czy jeszcze jakąś drugą poziomówkę? Nie. Myślę, że bym wziął sobie... Ciebie. Ciebie. Was dwóch może zrobić naprawdę dobrą robotę, jeżeli was odpowiednio wykorzysta. Ła, kleptomania! Kleptomania oczywiście. Usuwamy. To jest średnia wyprawa. Mocny okultysta pod leczenie jest jak najbardziej mile widziany. To dwie te panie. Dwie demon hunterki. Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. Dwie demon hunterki na takich samych skillach. Ty otrzymasz głowę Juni oraz słoneczną fatę. Dalej. Tutaj artefakty na obrażenia to głowę Dismasa i bransoletę na ciebie. Księżycowy pierścień. Wiedza antenata na ciebie. Na ciebie fatę inności.
i fatę maskującą, jeśli wydało. Teraz wypadałoby, moi drodzy, żebyśmy odwiedzili sobie... No właśnie. Kowala, który pomógł Kowala i Gildię, żeby nam nieco bohaterów poulepszyć. Jesteś ulepszona i pytanie, czy Gunther Odin jest ulepszony. Gunther Odin nie jest ulepszony. Więc od razu ulepszamy, na Fix Space jest poulepszana. Myślę, że powinna sobie całkiem nieźle poradzić. Artefakty mamy rozdane. Więc tak, sporo na pewno wody święconej, sporo kluczy. Bo tak 5, żeby mógł zabierać jeszcze dodatkową wodę. Myślę, że 3 te. Łopaty. Troszkę tego. Troszkę tego. I moi drodzy, będziemy ubijać bossa w ruinach, ale to w następnym odcinku, myślę. W tym mieliśmy krótką wyprawę do ruin, teraz mamy tą wyprawę i jeżeli moje kalkulacje są poprawne, to będziemy mieli ułatwienie na bossie. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? Pójdźmy sobie tutaj. Dobrze, jeszcze walczymy z nimi na świetle. Macki kutulowate. Unik, bardzo dobrze. Ten atak, myślę, że możesz go bardzo mocno uderzyć za 20. Sieczka, no niestety. Ale nie, nie wszedł, uniki. Oto ci heca. Dobi. No i dostanie w nie, nie dostanie w batem. A to ci heca. No to wykrwawiamy cię. Raz. Dwa. Przekleństwo. W dodatku krytyczne. Mortality clarified in a single strike. No i wszedł deszcz batu. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Bo skurczybyk był o ciupineczkę za szybki. Tak, o ciupineczkę. Palmy pochodnie. Niestety błądzimy, moi drodzy, w znacznej części po masku. Weźmy sobie troszkę złota. Odpalmy pochodnie przed wejściem do tego pomieszczenia. O! Jedno miejsce oczyszczone. Hej, dopadł nas tak zwany mały głód, to nie jest problem. Teraz będziemy mogli przejść się do góry, obiekt, obiekt,
obiekt. Size obiektem, obiekt, 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 size obiektem. Idziemy na górę. Ciąwki. TV, czy i tak będziemy tutaj, myślę, w backtrackingowej, bo jest złoty pokój. Siedemnaście obrażeń, bardzo dobrze. Niestety chlupnie w na mnie twarą. Za 18 punktów stresu. No, musi się leczyć, niestety. Wypadałoby się tak leczyć za więcej niż za 3 punkty, ale co ja tam wiem? Uff. Dobrze, zniecenie zaledwie za 8. No wreszcie padł. Podlecz się po raz kolejny. No i to jest leczenie. No to rozumiem. Kolejny mocarny atak. Co prawda tutaj wejdzie ziemiobicie. Okej, na szczęście moje postaci są dość odporne na obuszenie. Podlecz tutaj. Dobijamy. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Myślę, że złoty pokój on sobie odpalił tak w drodze powrotnej. To są książki, które raczej nie chciałbym odpalić. In radiance, may we find victory. Jak na razie Cthulhu wygytan. Their formation is broken. Maintain the offensive. Jeden zabity. Unik oczywiście. Confidence surges as drugi zabity. No i trzeba będzie, moi drodzy, obozować. Myślę, że za niedługo. Dobijamy. The blood pumps. The limbs obey. Zabijamy. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Niedługo okoliczności zmuszą nas do rozbicia obozu. Okej, zaskoczeni są. Ładu ile wlezie. 10-10, ładnie. Kolejny w miarę ładny atak. No i zgniecenie. Za ile? Za nic, bo unik. No to obijamy cię. Przy okazji leczymy. Siebie. Ładnie. Jeszcze jeden ładny atak. Idzie w sobie spać. A co ja tutaj robię? Myślę, że to tak zmieniam i tutaj rozbijamy obóz za 4 sztuki jadła. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. Zmysł bandyty. Bieg obrażenia. Dźwięk obrażenia.
myślę, że to ma nawet sens. A wiecie dlaczego? Zrobienie hulanki? Bo debuff jestem w stanie ściągnąć bardzo fajnie do pożyczu leczniczych ziół. Dokładnie. Odpoczywamy. The light, the promise of safety. Prawda, nie mam teraz ziółek leczniczych, ale to nie jest jakiś... Nie jest to jakiś turbo problem dla mnie. Brak ziółek. Packs laden with loot are often low on supplies. Ej, tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, czyli tutaj nie musimy skręcać, nie musimy tutaj backtrackingować. Tutaj bym sobie wyczyścił drogę. A singular strike. Na pewno ten atak. Spróbujmy na double killa. Udało się. Teraz ten atak. Well struck. Koniec. Wow. Okej, teraz wracamy w tę stronę. Odblokowaliśmy sobie tajemny pokój. Tylko muszę pamiętać, żeby zachować sobie jeden kluczyk. Kolejny głód, to możliwe, że na głodniaka będziemy w chwili, tutaj będziemy przynajmniej wiedzieć, gdzie są obiekty misji. Obiekt? Taka krótka mapa. Bro, co to ma być? Ja chcę długą mapę, pokazującą mi wszystkie ukryte przejścia, tajemne komnaty i tak dalej. A nie takie gówno. Cthulhu Vigetan! Dwóch kuszników, jakby udało mi się ściągnąć, to byłbym niezwykle rad. I udało się. Jestem rad, niezwykle. Annihilated. Przeklnij go, by mu zniszczyć uniki. Teraz masz w siebie trzy ataki. Seize this momentum. Push on to the task's end. Uniki stwora zostały zniszczone. Bierzemy to i to. I idziemy dalej. Unik, jeżeli chodzi o czarę. Kolejny unik, brawo. Ale tego już nie unikniemy. Ale nic nam to o dziwo nie zrobiło. Bum. Przejść obrawy od krwawienia, czyli krwawienie cię. Dobija, ja dobijam tego, ziutka, ty dobijesz tego. Slowly, gently. This is how a life is taken. I w te ciała.
Okej. I dobijamy. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Po piersi raczej nie mam gdzie wsadzić na chwilę obecną. Nie dotykaj. Dobrze, chociaż weszła ci odporność. Ale jak mówiłem, żebyś nie dotykał, to trzeba było nie dotykać. Okej, znowu to samo ustawienie wrogów. Terrific moment! Czy wszyscy mają ruch przed nami? Na szczęście nie. Precision and power. Unik. Oczywiście unik. Dobijmy cię. Wylecz się. Zaatakuj w ten sposób. Dobij. W sumie dobij tym atakiem. A trifling victory, but a victory nonetheless. Tego w sumie, to w sumie mi nie jest aż tak potrzebne. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że niedługo wykryję całe obiekty misji. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Nie wjebawcy się przedtem we wszystkie możliwe pułapki świata. Za kwintylion obrażeń. Tak. Obiekty, bitwa w sali ze skarbem, dobrze. Osiemdziesiąt, sześćdziesiąt, rozbrój. Okej, już wiem, gdzie wykorzystamy wodę święconą. The match is struck. A blazing star is born. Wylecz. Zaatakuj. Myślę, że mowę spróbować zrobić w ten sposób. Jednego zabiłeś, drugiego byś zranił. Dobrze, jeden wyje i dodatku jest ranny. Podlew tutaj. I lejemy cię. As victories mount, so too will resistance. Dodatkowy klucz zawsze mile widziany. Znowu popsułeś, brawo. To teraz cierp na zarazę, bo serum nie mam. O, 3 sztuki prowiant. Bardzo z tego tytułu cieszę, że tylko 3. Bo to pozwala mi. Oczywiście kontynuuj przygodę, nie wiem co tu jest, na wszelki wypadek sobie odpalę pochodnie i zawracamy, moi drodzy. O, i tu jest walka, kolejna.
Cthulhu Wygetan? Nie. Nie Cthulhu Wygetan. Mało obrażeń, za mało. Znowu za mało i inwokacja na kolegę. Jeszcze dwa takie ataki wejdą i... Jesteś pan wariat. Dobicie. Ale myślę, że nie dopuścimy do tego. Idealnie. Kościany bastion jest ranny. Znaczy, raniony lekko. Leczymy tutaj. I po raz kolejny leczymy. I dobijamy. This expedition at least promises success. Nieźle, kolejny ładny kamyk. Teraz myślę, że mogę zacząć się cofać. Będę rafował do złotego pokoju, nawet jeżeli miałby wejść stres z głodu na tym kolesiu. Trudno. No cóż, it's a trap, jak to powiadają. Ale tutaj mamy już wodę święconą, która rozpuszcza prochy i zostawia tylko i wyłącznie to, co cenne. Dobra, tutaj myślę, że mogę wywalić paty. To wziąć. No i czeka nas taki drobny, albo nawet nie drobny, tylko duży backtrack. I wracanie się po własnych śladach. Nope. No i złapałeś chorobę. Brawo! To nie będzie wchodził na misję przez dłuższy czas, ponieważ czeka cię leczenie, czeka cię odstresowanie, a nas czeka głód. To po pierwsze, a bitwa za momencik to po drugie. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Dobra, no to w takim razie taki atak. Raz. Myślę, że możemy spróbować takiego uderzenia, niestety by okazał się być bezużyteczny. Nawet ten się lepiej sprawił. No teraz będzie musiał przyjąć obrażenia na ryj jako konsekwencje swoich czynów. Warcia nie biorę, najwyżej mi głód wskoczy i tak mi dwie sztuki warcia nic nie dają. Najwyżej mi głód wskoczy, najwyżej mi wskoczy stres na bohaterach, trudno. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Dobra, trudno. Mam to gdzieś. Mnie interesują tylko trapezy. Te drony. There can be no hope in this hell. No hope at all. Wiem, eksploatuję i gwałcę moją drużynę, ale trudno. Pusta skrzynka. It happens.
otwór. To... Jeśli wypowiemy sobie, gdzie on jest. Daj te rzeczy. I idziemy po... ten. Okej. To fall for such a little thing. A bite of bread. Ojej, upaść z powodu takiej błahej rzeczy. Kromki chleba. Dobra, no to wywalamy. Co jeszcze? To wart jest 500, więc 1000. Myślę, że to bierzemy 3 trapezohedrony i idziemy sobie stąd. Idealnie. Nasi bohaterowie mogą tutaj popaść. Strach wytnieją, słaby hazard i stąd staną negatywne rzeczy, ponieważ... No cóż... Nie potraktowałem ich zbyt miło, nie dając im jeść. The shuffling dead are silenced. We have claimed dominion over the ruins once more. I wypadałoby was naprawić. Ty, mój drogi, idziesz dupcyć. Ty, moja droga, idziesz się napić. Gauntero Dim, niech zmówi paciorek. A ty zmów nieco większy paciorek. Dobra. Jestem w stanie zrobić nawet sobie mak. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Timu Gildi, tutaj mi brakuje 8, ale sobie nieco zmniejszyłem cenę ulepszeń. Absolutnie nic ciekawego w Dylifansie. Myślę, moi drodzy, myślę, że w następnym odcinku ciebie będziemy zabijać i to nawet będziemy ciebie zabijać na pewno, bo panie nekromancer, masz pan coś, na czym mi bardzo, 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 bardzo zależy, czyli masz pewien zwój, który chcę mieć, to bezwzględnie chcę mieć. Czyli de facto zostali mi weterańscy bossowie na norowisku. Większy knurek, większa świnka. Większa świnka. No i oprócz większej świnki. Mam jeszcze miołów. Ech, długie, no. To jest fajne, ale nie mam mówczego. Zatem, moi drodzy, w następnym odcinku mordujemy nekromantę. A tymczasem do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.